Ja panu powiem, być może oczekuje pan ode mnie nagany, że pan błądził. Nie, 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 ja nie mam takiego stosunku do ludzi, którzy byli jakby po drugiej stronie tej barykady. Ja byłem, jak wiadomo, w zdecydowanej kontrze wobec tak zwanej marcowej rewolty. Natomiast ja nie wykluczam, a wręcz przeciwnie, zakładam i wiem zresztą, że wśród ludzi, którzy uczestniczyli w tym buncie studentów, rozdzielmy to od mafijnych działań, od frakcyjnych walk na najwyższych szczeblach, od w ogóle tego, co działo się wewnątrz rządzącej partii, a zejdźmy na dół, na tych tysiące studentów, którzy poszli na wezwanie Michnika. Michnika, Kuronia, Modzelewskiego, Lityńskiego, Blumsteina i tak dalej. Tak, oni posłuchali ich i poszli. Oni zawierzyli tym ludziom. Poza tym oni wiedzieli, jak ta Polska wygląda. Oni też mieli ogromne zastrzeżenia do tego, co się w tej Polsce działo. Wie pan, tutaj trzeba uwzględnić ten fakt, że Polacy byli ogromnie zawiedzeni tym, co się stało w Polsce po Poznaniu, po październiku 56. Wtedy 90 parę procent Polaków było w euforii. Nie pan. Myśmy wszyscy żyli ogromną, obudzoną na nowo nadzieją na to, że Polska będzie Polska, jak to pięknie śpiewa Jan Pietrzak. Byliśmy przekonani, że będziemy u siebie, wie pan, że ta Polska popaździernikowa będzie zasadniczo inna od tej Polski przedpaździernikowej, że skończy się czas terroru, że przecież te hasła trzeba pamiętać, te hasła, których używał i Gomułka, i cała ta grupa wokół niego, demokracja, demokratyzacja, tak. Tego potrzeba było Polakom. Na to myśmy wszyscy czekali. Nie czekali biernie przecież. Opór w narodzie był przez cały czas. On tylko nie mógł się uzewnętrznić. Ale kiedy się już uzewnętrznił i kiedy ten Gomułka, ten Wiesław, który przecież także siedział za to, że chciał jakiejś tam demokratyzacji, że nie chciał kołchozów, że chciał socjalizmu, ale nie bolszewizmu, że polska droga, a nie rosyjska. Wie pan. I ta polska droga w jego jakby koncepcji była znacznie bliższa Polakom. Mimo, że w czasach, kiedy on współrządził, działy się rzeczy straszne. I że Polacy nie wiedzieli, co się w tej kuchni politycznej na najwyższym szczeblu dzieje. Jaka jest różnica między Bierutem a Gomułką. Przecież byśmy się wszyscy dowiedzieli grubo później. Dlaczego? Kiedy padły oskarżenia wobec Gomułki. Kiedy się powiedziało, że prawicowy nacjonalizm, to myślący ludzie zaczęli mówić, jak to prawicowy nacjonalizm, to jest złe? No tak, nacjonalizm, fe. Bo nacjonalizm to jest taki jeszcze troszeczkę już faszyzm. A co to jest nacjonalizm? To jest świadomość narodowa. Wie pan. I to się zaczęło też, no jednak ten Gomułka za to właśnie poszedł siedzieć. Nie? Dlaczego w ogóle wybuchł marzec? Skąd się wziął ten marzec? Gdzie tam są jego te? Oczywiście jest rzeczą bezsporną dzisiaj, myślę, dla każdego uczciwego badacza, dla niektórych nielicznych zresztą prawdziwych historyków, bo my nie mamy historyków teraz. Ja według mojej oceny to jest na palcach jednej ręki można wylecieć ludzi, o których można powiedzieć, to jest człowiek nauki, to jest historyk. A reszta to są panowie uprawiający politykę na usługach tej czy innej partii. I piszą to, czego ta partia potrzebuje. Dziś, w dzisiejszej walce, nieustającej walce politycznej o władzę, o panowanie nad Polską, o apanarze, o na przykład o posłowanie do Unii Europejskiej. Klasyczny przykład ostatnich dni. I teraz początek końca epoki Gomułki to był jego układ z Zambrowskim.
Dlatego, że to był sojusz z diabłem. Zambrowski był człowiekiem najwyższej rangi w stalinowskim systemie. To znaczy była trójka rządząca i on był jednym z tej trójki. Trzeba pamiętać, że on na przykład nadzorował kościół, znaczy stosunki z kościołem. Że on wygłosił na tym plenum, na którym grzebano prawicowych nacjonalistów i sadzano ich. Tego najbardziej stalinowski ze stalinowskich, jaki sobie można wyobrazić. Że był to tak wściekły wróg wszystkiego, co polskie, że Gomułka żadną miarą, w żadnym wypadku akurat z tym człowiekiem i jego obozem nie powinien zawierać układu. Zostały z tego okresu październikowego niektóre rzeczy, które miały wagę ogromną i których nie można lekceważyć, nie można kwestionować. Mianowicie przywrócenie honoru, godności, prawa do normalnego życia całemu temu akowskiemu podziemiu. I to było rzeczywiście ogromne osiągnięcie. I tu bym chciał bardzo podkreślić ogromną rolę Maczara. Ogromną rolę. To znaczy był to niewątpliwie facet, który robił wszystko, co było w jego mocy i jeszcze trochę, żeby zrównać jakby w prawach, przywilejach czy zasługach wszystkich kombatantów. Wszyscy, i to było jego hasło, wszyscy, którzy walczyliście o Polskę, o niepodległość, o suwerenność, o tego, wszyscy jesteście równoprawni. Łączcie się. I wtedy ogromna masa akowców wstąpiła do zbowidu. Przedtem albo nie mogli, albo nie chcieli. A potem i mogli, i chcieli. No panie Ryszardzie, jeżeli mój starszy brat cioteczny i jego brat bliźniak, którzy byli w Powstaniu Warszawskim w Armii Krajowej, a później jeden z nich był w Brygadzie Świętokrzyskiej u Bohuna. On chwalił Moczara, to ja myślałem sobie, nie, to wszystko jest dużo bardziej skomplikowane, niż mi się wcześniej wydawało. Tak jest, wie pan, tak było, to było. Oczywiście, to wie pan, to nie jest, ja nie jestem jakimś tam wielbicielem Moczara. Ja zawsze zaprzeczałem, jak mi mówili, czy jestem człowiekiem Moczara, to ja mówiłem, ja niczyim nie jestem człowiekiem. Kiedyś studentom w Poznaniu odpowiedziałem, że ja jestem człowiekiem Gontarza i Polski. Po pierwsze Polski, a po drugie Gontarza. A natomiast nie jestem niczyim lokajem, nie jestem niczyim jakimś takim facetem na posyłki. Ja piszę to, co ja uważam. To niech wam nie przyjdzie do głowy, że ja na rozkaz piszę. Ja jestem samodzielny człowiek, wolny człowiek w wolnym kraju. Ja się tak czuję i będę tak długo, jak to będzie możliwe. A dlaczego w takim razie większość mediów z pana zrobiło takiego gwardzistę od Moczara, prawą ręką, wsparciem intelektualnym? I ja czy ci ludzie, którym pan doradzał, w ogóle rozumieli, co pan do nich mówi? Ja panu powiem, ci ludzie na pewno wierzyli, dlatego że ja byłem przyjmowany wszędzie, gdzie byłem, a jeździłem wszędzie, gdzie mnie proszono. A proszono mnie nieustannie, to znaczy wszędzie nie mogłem, bo jak miałem 5 zaproszeń w ciągu jednego dnia, no to wybierałem, ale rozkładałem to później wszędzie, naprawdę to głównie do ośrodków akademickich jeździłem i do zakładów pracy, do dużych zakładów pracy. Tak sobie podzieliłem, że to w końcu jest najważniejsze, to ci, którzy przyjdą i ci, którzy dzisiaj mogą mieć realną siłę, bo jedyną realną siłą zdolną obalić ten system, zmienić go, zrobić wszystko, byli robotnicy. Taka była prawda. Tego nie zrozumiał ani Michnik, ani ci wszyscy, którzy nad nim stali. Ponieważ ten robotnik był od nich tak daleko, że oni go w ogóle nie widzieli, tego brudasa, który tam gdzieś tam, wie pan, w hucie czy tam gdzieś. To oni to zrozumieli grubo później. I dzięki temu wygrali swoją wielką bitwę. Ale przedtem oni z tego nic nie rozumieli. Oni z tym światem w ogóle nie mieli żadnego kontaktu. I dlatego im się nie mógł marzec udać, bo to była grupka ludzi zamknięta, grupka ludzi pochodząca z tego
tego świata uprzywilejowanych. No nawet wie pan, ta uliczka, ale ja przyjaciół malutka, no to tam się przecież tak mieściło to centrum. I oczywiście to jest tak, że wie pan, ja starałem się we wszystkim, co robiłem, być jakby grać, walczyć czysto. Ja się nie chowałem za pseudonim. Niektórzy mówili, chowaj się, bo ja przedtem pisałem pod wieloma pseudonimami, bo nie mogłem pod własnym. Więc mógłbym dalej to robić w ten sposób, prawda? Ale ja uważam, że nie. Skoro ja atakuję personalnie jakichś ludzi, ładuję w nich wprost, Kowalski, Blumstein, tam, wie pan, to ja nie mogę się podpisywać pseudonimem, bo to było nieuczciwe. Ja się chowam, prawda? I z ukrycia strzelam. Nie, ja mam taki pogląd na tę sprawę. Dla mnie marzec jest, wie pan, wydarzeniem ogromnym, ponieważ zaciążył niebywale na moim życiu, na moim całym życiu i ciąży na nim do dzisiaj. Wie pan. Ja mam świadomość tego, jak bardzo nienawidzą mnie ci ludzie, przeciwko którym ja tego, ich dzieci. Przeżyłem to zresztą, przeżywam w dalszym ciągu. Parę lat temu, już w trzeciej, najjaśniejszej, byłem w Lublinie zaproszony na Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej z tematem lewica dzisiejsza, jakby tak chodziło o to, żeby powiedzieć, jak wygląda właściwie ta lewica dzisiaj, czy w ogóle jest i jak wygląda, jak ja to oceniam. No i ja tam pojechałem, no było bardzo sympatyczne, wszystko fajnie. I co się dzieje? Wybucha burza parę dni później. Gazeta Wyborcza drukuje ogromny artykuł na temat tego Gontarz na uniwersytecie, tam wie pan, tego człowiek, który chciał zamknąć wyższe uczelnie. Dowiedziałem się, że chciałem zamknąć wyższe uczelnie. No trzeba być łajdakiem, już super łajdakiem, żeby coś takiego napisać, bo nigdzie w niczym nie znajdzie się słowo, które by mogło ewentualnie być tak interpretowane. Wręcz przeciwnie, od pierwszego artykułu, którego najbardziej przeklętego, to znaczy inspiratorzy, ja piszę w końcówce studenci, chłopcy i dziewczęta. Cenię i kocham waszą odwagę i tam, wie pan, zdolność działania i tak dalej. Tylko że patrzcie, kto staje na waszym czele i czego on chce. Bądźcie czujni. Nie pan, takie ja nie cytuję dosłownie, ale ja dzielę to po prostu. Ja was cenię za to, że wy się buntujecie. Cenię i kocham nawet, napisałem. Nie pan. I ten śmierdziel jakiś, przepraszam, że używam jakichś brzydkich słów, mówi dzisiaj, że ja chciałem zamykać wyższe uczelnie. I gdzieś nie ma siły, wie pan. Ja nie mam żadnej możliwości odpowiedzieć mu. Oczywiście, no gdzie? To gdzie? Jak gdzie przyjechał? No to był taki sobie Gontarz, który był na rozkaz Moczara, pisał to, co tego, albo może w ogóle jemu pisali, a on tylko podpisywał. Wszystkie chwyty były i są dozwolone. Może dzisiaj jeszcze bardziej niż kiedyś, bo kiedyś to było bliskie. Wszyscy ludzie żyli, dzisiaj to wymarło, niewielu ludzi wie, jak to naprawdę było. Coraz mniej ubywa tych, wie pan, ludzi, którzy mieli pełną wiedzę o tym marcu. Dzisiaj jest tak, że był to bunt młodych tych, na ich czele stanęli bohaterowie Kuroń, Modzelewski, Michnik, wyorderowani, Blumsteiny, wie pan. Sypią się na nich ordery, o jakich nie śnili ich ojcowie, mając pełnię władzę w Polsce. Za to, że oni stworzyli ten ruch, stanęli na czele w walce o co? O demokrację, o Polskę, o tę suwerenność i tak dalej. Ja tutaj zapytam, bo ja byłem na ostatnim przedstawieniu Dziadów i tam właśnie, bo pan powiedział suwerenność, tam były okrzyki z jednej takiej grupy, która stała, bo nie było już miejsc siedzących. Niepodległość bez cenzury, niepodległość bez cenzury. Ja to też podchwyciłem, wszyscy, cała sala podchwyciła. Ja potem lecę do kolegi z mojego roku, z Wydziału Reżyserii, do Andrzeja Titkowa, który właśnie mieszkał w Alei Przyjaciół, był z nami na roku.
go nie pamiętam, czy razem z Kieślowskim byłem, czy on chory leży i chce nagrać moje relacje z Łodzi, z tych wieców, które robiliśmy w obronie naszych profesorów. Ja mówię, nie nagrywaj, bałem się, w ogóle przerażony byłem. A mówię, ale jest jakiś wybuch, dążność do niepodległości. Właśnie krzyczeli, niepodległość bez cenzury, no odzyskujemy chyba suwerenność. A Andrzejek tak na mnie popatrzył, uśmiechnął się i mówi, słuchaj, to by było naprawdę wszystko bardzo piękne, gdyby tego nie organizowali syjoniści. Ja zbaraniałem, mówię, nie, no to patrioci chyba organizują. No on mówi tak, no i ja byłem pewien, że to jest patriotyczny ruch w kierunku odzyskania niepodległości. I dopiero w kontekście tego, co się stało potem z wejściem włącznie do Unii Europejskiej i tych teraz ustępstw, ciągłych ustępstw wobec roszczeń niemieckich czy ewentualnie żydowskich odnośnie odszkodowań, coś mi się zaczyna to wszystko strasznie gmatwać. Więc niech pan powie dokładnie, jak to było, jaki był ten mechanizm, bo rzeczywiście od tego marca się wszystko zaczęło. Na czym to polegało w takim razie? Na czym to polegało w takim razie? Ja panu powiem. Są przecież jakieś, jakby kilka takich ocen. Niektórzy mówią, że marzec był buntem młodzieży, która i tak dalej. Miała dosyć, skończyły się te nadzieje, skończyły się to. I to był bunt młodych studentów. Niektórzy mówią, była to rozgrywka między różnymi układami w łonie partii. I jeszcze inni mówią, była to prowokacja sionistyczna. I teraz trzeba dokonywać wyboru. Ale naprawdę trzeba? To było wszystko razem. To był bunt młodych. Na przygotowaną na skutek tych wszystkich błędów, jakiego Mułka i jego ekipa popełnili, na przygotowany grunt trafiły te, wie pan, hasła, ta inspiracja. Bardzo łatwo było poderwać już młodych ludzi. Znaczy, o parę lat później okazało się, że nie tylko studentów, że można w ten sposób, tylko trzeba mieć dotarcie. Oni dotarcie do studentów mieli, pracowali, wszędzie byli. W tych większych uczelniach mieli swoich ludzi. Powstała organizacja tych tak zwanych komandosów. Najpierw to byli raczkujący rewizjoniści. To wszystko była elita, to były dzieci elity, to były dzieci rządzących na różnych szczeblach. Od powiedzmy jakiegoś tam, powiedzmy Michnika, który jego ojciec nie był jakimś, no, ale był zasłużonym towarzyszem tego. Mama, cenzorka, no dalej, że nawet z racji mieszkania w Alei Przyjaciół, wiadomo kto tam mieszkał, tylko ludzie najwyższego zaufania, bo tam mieszkał Radkiewicz, tam mieszkał, to było naprzeciw budynku Ministerstwa Bezpieczeństwa przecież, cała ta jedna strona to jest MBP, a po drugie no mogą już mieszkać tylko najpewniejsi i tak było, nie pan, więc ta młodzież była oczywiście, nie Michnik to wymyślił, wie pan, nie Michnik był inspiratorem tego. Michnik był już wykonawcą na tym szczeblu bezpośredniego rozrabiania wśród studentów. Ale przecież istnieli ciągle istnieli puławianie, ciągle istnieli ta grupa ludzi, która toczyła nieustanną walkę o władzę. O władzę, normalnie, to znaczy... Ta walka toczyła się między partyzantami a puławianami, między, jak napisał to Jedlicki, między Hamami a Żydami. To znaczy Hamy to były partyzanty, a Żydzi, no to wiadomo, że Żydzi byli Żydami. No i inteligencja ogólnie rzecz biorąc, ale, tak to było też. Ale wie pan, tutaj, ale to tak, i oczywiście oni to poszerzali inteligencja, przy czym mam takie materiały wystąpienia poszczególnych ludzi, bo że Bruce mówi, że to jest błąd.
że przecież właśnie nieszczęście polegało na tym, że ta inteligencja w ogromnej większości nie poszła za nami, nie posłuchała nas, a wręcz przeciwnie. Największym, wie pan, błędem tej grupy, która wywolała od pierwszego punktu, od dziadów, to był już scenariusz, to był plan. To nieprawda, że to był spontaniczny bunt. Dziadów, jak wiadomo, wystawiano ileś tam razy. Nie zmieniano nic w tekście przecież. To wszystko było i nigdy nie. Tylko, że wie pan, oni szukali jakiegoś klucza, jakiegoś punktu, w którym można będzie założyć tę minę, który wybuchnie. I to zapisał sobie w swoich notatkach Schleifer. O tym pisze Mentzfeld, czyli ludzie, którzy byli w środku, jak on się nazywa? Schleifer, tak? Powiedziałem przed chwilą nazwisko. Mentzfeld. Nie, ale przed Mentzlem. No później dyplomata, ambasador. Schleifer. Którego Ameryka Schleifer, nie to, chciała podobno. Tak, bo ze względu na to, że był kapusiem. Otóż oczywiście przy mojej wiedzy, a mam ją sporo w tej kwestii, on żadnym kapusiem nie był. On tylko zajął stanowisko jedynie uczciwe. To znaczy on po prostu mówił prawdę. Wie pan, w przeciwieństwie do Michnika i wszystkich innych, którzy oczywiście byli, to nieprawda, myśmy się niego, nie było organizacji. Nie. On mówi tak. Ja uczestniczyłem w działalności, której celem była zmiana ustroju. Ja uważałem, że ten ustrój jest zły, że trzeba go zmienić. Ja uważałem, że... I tam wykładał. Czyli uczciwie. Był, wszystkich to zaskoczył. Ale oni mówią, no jak tak można, on sypie, on mówi prawdę. I teraz w jego zapiskach było, wie pan, gdzie on opisał, jak przygotowywano dziady. I kiedy się w ogóle pojawiły dziady jako temat. Oni szukali tej właśnie miny i mówią, to jest pomysł. Doprowadzić do wielkiej draki w sprawie dziadów, wymusić na władzy, żeby wycofali. Wie pan, dziady z repertuaru. I to się udało. Oczywiście to, że to się udało, a już najlepiej o tym świadczy to te organizowane nieustannie. Na każdym spektaklu miał pan to samo. Ja byłem kilka razy. I mówię, no to przecież trzeba być dzieckiem, żeby nie widzieć, że to robią ci sami faceci. Wrzeszczą w pewnych momentach, wie pan tego. I to się nasilało. I oczywiście poszło w naród, że coś się tam dzieje, wie pan. Popsuło to trochę szyki, że przyjechała delegacja pisarzy radzieckich. I była na dziadach. I największe brawa byli oni. I zaprosili te dziady do Moskwy. I to już tego. No to co, na to komandosi? Puścili, że dziady schodzą z repertuaru. Jeszcze nie schodziły. I wtedy oczywiście najgłupszy z przywódców, co stwierdziłem publicznie później i czego ogromne konsekwencje poniosłem, niejaki Zenon Kliszka, natychmiast tu kupił, że to awantury, że tego, że antypartyjne, że tam, to antyradzieckie elementy. I szlaban. I to się udało. I to się uderzyło. I potem natychmiast leci, że na żądanie ambasadora radzieckiego. Ulotki, papierki tego, wie pan, i cała Warszawa mówi, że ambasador radziecki. Mimo, że ci tu byli pisarze, że było już tego, że oni jadą do Moskwy, to poszło. Ale to podsyca nastroje. Wie pan. I wtedy oni organizują wiec. To wszystko przecież nie wymyśla ani Schleifer, ani ten, tylko to wszystko wymyślali pan Zambrowski, pan Morawski, pan Staszewski, i cała plejada tych Kasman. Spotykali się na Puławskiej, stąd Puławska. Nazwa Puławiacy. Przepraszam, to ten sam Kasman, który kiedyś był zrzucony na spadochronie tak. Do Moczara z Moskwy i tak. Chciał go podporządkować. Tak. Aha.
to jest ten. I on mieszkał na Puławskiej, tam się odbywały spotkania tych Natryńczyków. I oni oczywiście to nakręcali. Oni to nakręcali, oni inspirowali. Żaden z nich nie pomyślał przez chwilę, czego ja na przykład nie pojmuję. Wie pan, znaczy myślę, że ludzie, którzy mieli ogromne doświadczenie, pełnili władze różne na różnych szczeblach, tego, no, mieli jakieś tam układy, jakichś swoich ludzi wszędzie, że oni nie zrozumieli, że to się udać nie może. Że z tego powodu, z tego buntu, jaki się tutaj zrobi na Uniwersytecie Warszawskim, może oczywiście jakieś tam dzwonki odezwą się gdzieś w kraju, ale tylko wśród młodych, którzy nic nie wiedzą. A nie ma żadnej możliwości w tym systemie, jaki istniał, bez robotników nie można było żadnych buntów zrobić. I z Poznania powinni wyciągnąć ten wniosek. Największe wrzenie polityczne i największy ładunek sprzeciwu był wśród inteligencji. Ale działanie mogło być tylko robotnicze, bo to miał pan masę ludzi od razu, gotowych. Czyli nawet ten aktyw robotniczy, który pałował studentów, to robił to prawdopodobnie z przekonaniem, oczywiście, że to nie jest ich sprawa. Oczywiście. Oczywiście. Jakie dziady? Co? Tu oni wiedzą, co jest źle w Polsce. Jakieś dziady chcą, co ty? Ja sam jestem dziadem. No tak. To tak było. Schabowego nie ma. Wsparcia nie było zupełnie. W zakładach pracy nie udało się nic. Wie pan, wśród robotników. I to było zrozumiałe. To nie to hasło. To nie ta sprawa. Jakiś teatr, jakiś ten, panie, co to chodzi? Ja pamiętam, jak myśmy gardzili wtedy robotnikami, że się nie przyłączyli, nie są patriotami. Tak, właśnie. Wtedy robole się zaczęło mówić. Tak, że wrzucali te pieniążki, wie pan, tu na uniwersytecie. Ja byłem na tym wiecu. A przypadek zupełny. Wszedłem ulicą i taki ruch tam coś. Ja wiem, co tu się dzieje. A wiec jest. No to ja poszedłem na ten wiec i przez cały wiec stałem, przeglądałem się. I widziałem wszystko, jak to jest. Potem się oczywiście dowiedziałem, jak to było przygotowane, jak kolejne zebrania biegły, jak to... Tutaj mam taki grzech na sumieniu, że wówczas z artykułu, który był taką głównym materiałem, nosił tytuł Milcz lub Klam, gdzie wymieniłem całą to tego, opisałem to, jak to wszystko było, jak przygotowywano, jakie zebrania, gdzie, u kogo, co. I tam w tych zebraniach aktywnie uczestniczył niejaki Daniel Passent, wówczas dziennikarz polityki. Ja z nim razem pracowałem w Sztandarze Młodych parę lat. Znaliśmy się dosyć dobrze. Z tym należał do takiego dziwnego gatunku dziennikarzy niepiszących. Ja nigdy tego nie mogłem zrozumieć i nikt mi nie potrafi tego zrozumieć. Jak to dziennikarz nie pisze? Dziennikarz jest ten, co pisze. Nie? No nie, ale są funkcje, wiesz, tego. A on nie miał żadnej funkcji, a nie pisał. Ale był w redakcji, na etacie był. No jednak go znałem, no czasami piliśmy kawę razem w klubie dziennikarskim. Wiedziałem tylko, że on jest synem jakiegoś wysokiego dygnitarza, przebranym synem, prawina. I był w tym, na placówce. On go adoptował, bo jego rodzice nie żyli. I potem ja piszę ten artykuł i patrzę, że w tym składzie jest Passent. Nie, kurczę, ja wiem, no. Może ma trochę racji, może. Miałem go wykreśliłem. Po czym Passent oczywiście opowiadał, że ja mu chciałem przywalić, a prezes na Sądu Najwyższego, co ja by prezes mógł mi zagwizdać. Miał oczywiście cenzor mógł wykasować takiego Passenta, ale cenzor by puścił, bo. Wie pan, cenzura, właściwie nie cenzurowała moich artykułów. Mój artykuł pierwszy, Inspiratorzy, cenzurował Gomułka. I dopisał tam jedno zdanie. Znany tam coś tam o jednym z tych, wie pan, ojców, który był jakimś wysokim dygnitarzem w KC. Znany stalinowiec tego tam.
tak dopisał go Bułka, żeby dołożyć. I to była jedyna reakcja. Natomiast później oczywiście zaczęło się robić chłodniej. I to o dziwo, czego jasne, że pan Michnik ani żaden z jego gminy nigdy nie powie, nie napisze, ani pewnie nigdy by nie dopuścił, żeby napisano, że ja zacząłem bronić Żydów. Wie pan, niedawno pewien taki głupor, który pisze w głupiej gazecie, napisał o mnie, że ja, ale ja jednak broniłem Żyda, to znaczy sprzegano. Ale ten Gontarz, taki patriota niby, a bronił Żyda. A ja oczywiście broniłem Żydów, którzy byli porządnymi ludźmi. No bo rozkuśtało się na takiej fali, tej fali żydowskiej i tej fali kontrżydowskiej. Oczywiście pojawiły się też takie kanalie zwykłe, które, wie pan, tak jak pojawiali się szmelcownicy z czasów wojny, porównanie może jest głupie, ale chodzi o to, że wszędzie gdzieś zdarzają się jakieś takie małe kanalie, które przyklejają się, żeby coś tam dla siebie. No i jak poszła ta walka z sionizmem, to oczywiście trochę takich się objawiło. Ja z kilkoma się starłem ostro i napisałem wtedy taki, na przykładzie kilku przykładach, bo to dziwne, ale na przykład ja dostawałem dużo listów od Żydów. Jasne, że były wśród nich, żebyś zdech, żebyś konał długo i tego do dzisiaj je przechowuję. Tak, takie litanie są, co wie pan, co na przykład u katolika byłoby niemożliwe. Niemożliwe, bo nie kochać bliźniego swego jak siebie samego, każdego bliźniego, nawet jeśli cię krzywdę robi. Ale nie u tej nacji, To, co oni mi życzyli, to nawet mimo moich chorób i tak dalej, to jest takie piwko. No ale było też sporo ludzi, którzy po prostu pisali do mnie, mając świadomość, że ja mogę sobie pozwolić na obronę Żyda w tych warunkach, jakie były. Bo to było jednak, trzeba to też powiedzieć i ludzie muszą to wiedzieć, że to niezwykłe uprzywilejowanie Żydów przez cały ten okres 44, aż do właściwie do tego 68 roku, to było coś strasznego, bo Żydzi zakładali sami sobie pętle na szyi, pchając się na wszystkie stanowiska, często bez żadnych kompetencji, często wbrew wszelkim normom moralnym. No i zawłaszczyli tą władzą. No faktem jest, że w tym okresie stalinowskim rządzili bezspornie Polską. No taka jest niestety smutna prawda. I dla nich smutna, i dla nas. Bo dla wielu porządnych Żydów było to nieszczęście, że odium spada na żydostwo. A był to genialny, zbrodniczy, ale genialny pomysł Stalina, że jeśli tą władzę przejmą, to Żydzi po pierwsze będą wiernie służyć i dla nich nie będzie sentymentów polskich, więc tu będziemy wolni, a jednocześnie nienawiść za to, co my im tam dowalimy, będzie spadać na Żydów. I to się wszystko dokładnie sprawdziło. Chciałbym zapytać, bo w wielu publikacjach na pański temat... Ja nie mam nic przeciwko temu, niech sobie mówią. Na ten temat ja w ogóle nie chcę rozmawiać. Nie, ale wszystkich... Baran, rozumie pan. No i dobrze. Ale wszystkich fascynuje, skąd pan tyle wiedział. A to mogę odpowiedzieć. A no właśnie, bo wielu osób mówiło, że pan musiał mieć jakiś szalenie wysoki stopień i pan był u moczara, prawa ręka i no i w ogóle, no... Prawie generał wywiadu, no bo skąd pan tyle wiedział, no? Ja panu powiem. Jest prawdą, że ja miałem kilku ludzi w tym resorcie, bliskich przyjaciół. Bardzo bliskich, bardzo serdecznych przyjaciół. Do nich należał na przykład wymieniany często przy mnie, albo ja przy nim, Tadeusz Walichnowski, którego poznałem przypadkowo na gruncie towarzyskim i z którym żeśmy sobie tak przypadli do serca, że to pozostało na wieki wieków i on poniósł tego bolesne konsekwencje. Kiedy ja wystąpiłem na spotkaniu z pracownikami MSW, to już dalsza trochę historia, bo ona kończy moją marcową wojnę. I tam powiedziałem to, co powiedziałem.
to on został wyrzucony z pracy. Mimo, że nie był na tym zebraniu, że z tym zebraniem miał nic wspólnego i że był wówczas, kiedy to zebranie się toczyło w Olsztynie. Został wezwany pilnie z Olsztyna i zakomunikowano mu decyzję ministra o wyrzuceniu go z pracy. I takich ludzi kilku ja miałem wśród tych wyższych, niższych, ale pracowników tego aparatu. I teraz przyszedł ten, to się zaczęło bardzo, bardzo tak prozaicznie, ta cała marcowa historia. Mianowicie jak wybuchła wojna na Bliskim Wschodzie, to u mnie zamówił artykuł Panorama Północy, bo ja pisałem bardzo dużo do bardzo różnych gazet. Pod różnymi pseudonimami. Ale wtedy miałem krótki znowu czas, kiedy skończyło się to moje skazanie i już miałem krótko, mogłem pisać pod nazwiskiem. I ja napisałem jeden taki komentarz na temat tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i trzeba było mieć jakieś materiały. Jak ja miałem tych paru facetów, Walichnowskiego, który był wicedyrektorem departamentu, wie pan, znałem jednego z wiceministrów, nie powiem nazwiska, bo żyje, może by miał coś przeciwko. I wie pan, i oni mi dostarczali materiały, rzeczywiście. Na spotkaniu ze studentami SGPiS-u chyba tak. Ja się spóźniłem i za mnie był naczelny Kuriera Polskiego. Bo ja powiedziałem idź, bo ja się tam coś miałem pilnego, ja potem doszlusuję. Ja doszlusowałem, ponieważ on w trakcie tam akurat był, to ja sobie wysiadłem z boczku i słuchałem i usłyszałem pytanie tego jakiegoś studenta. No, dlaczego pan Gontarz nie przyszedł, proszę pana? I mówi, bo chcielibyśmy wiedzieć, bo tutaj doszła do nas taka wiadomość, że to jest, nie jest żaden dziennikarz, tylko to jest stary pułkownik MBP. Na to ja mówię, czy jestem taki stary? No i to wszyscy wtedy śmiechem skończyło się. Ale skąd pan miał takie informacje, pyta. A ja mówię, z MSW. Wie pan, myślę, że ja będę ukrywał, że tego, że to. Nie widzę w tym nic złego, moi panowie. Niedawno miałem taką burzliwą dyskusję na ten temat. Ja mnie na całym świecie dziennikarz sięga do wszystkich możliwych źródeł z wywiadami, kontrwywiadami, policją polityczną. W ogóle, że to jest normalna sprawa. Jeśli ja mogę zdobyć informacje, to dlaczego mam. Oczywiście, jak ja bym poszedł oficjalnie do jakiegoś tam rzecznika czy gabinetu tego, to być może by czasami by odmówiono tego, jakieś tam informacje. Ale jak ja idę do faceta, którego znam, to on wie i on pełni jakąś tam funkcję, to on wie, co mi może dać, a czego mi nie może. Ja mówię, stary, tego nie mogę, ale to proszę bardzo. Czyli to, co dzisiaj nazywa się dziennikarstwem śledczym, eufemizm może nie, ale wszyscy się na to zgadzają, to wtedy, kiedy pan w zasadzie był, można powiedzieć, prekursorem tego typu dziennikarstwa, od razu wszyscy kombinowali, że pan musi mieć wysoki jakiś stopień, że pan musi być gdzieś na etacie panie Ryszardzie, jakie były pana relacje z samym Moczarem? Czy to też było na zasadzie, że przez przyjaciół, czy jakiś wywiad, jak do tego doszło? Bo... Ja panu powiem. Ja Moczara, powiedzieć, że ja znałem Moczara byłoby trochę przesadą. Dlatego, że ja nie utrzymywałem z nim żadnych kontaktów. Wie pan. Ja przy całym jakimś uznaniu dla niektórych jego działań, nie byłem najwyższych jakichś, wie pan, ocen tego człowieka. Ja dosyć dobrze znałem jego na przykład pamiętnik, do dzisiaj nieopublikowany. Bardzo ciekawy. Nie mam tego pamiętnika, niestety. Popełniłem błąd, czego oddałem. Trzeba było skserować.
On zawiera, mam tylko fragmenty. Ale myśmy byli jakby zupełnie innymi ludźmi. Wie pan. To był człowiek, ja cenię go za to, co mówi, że on, wie pan, to hasło dla kombatantów. Nie ma znaczenia, czy byłeś w AL, GL, czy AK, nie ma znaczenia. Walczyłeś o Polskę, jesteście równi, jesteśmy równi, stąd jego jakby, wie pan, przyciąganie jak najwięcej AK do Zbowidu, do władzy Zbowidu, stąd obsypywa ich orderami, odznaczeniami na takich samych zasadach jak swoich AL-owców. Wie pan, i w ogóle przypisywanie mu takich pewnych cech jest absurdem. To był człowiek prosty, bardzo prosty. Jakby pan przeczytał jego tekst, to by pan zobaczył, że on oczywiście z jego wiedzy wynika ta jego książka i później film, ale na pewno on mówił o tym, opowiadał, to wszystko jest zbudowane na jego życiorysie, ale na pewno nie on to napisał. Ja nie chcę mówić kto, ale ja wiem oczywiście kto, ale ponieważ sam autor się do tego nie przyznawał, no to nie mówmy o tym. Ale wie pan, i stąd było kilka takich momentów, kiedy on do mnie się odnosił, znaczy odnosił źle, delikatnie mówiąc. Po tym moim wystąpieniu słynnym, o którym jeszcze nie mówiłem, a o którym warto powiedzieć, myślę, kiedy mnie definitywnie i ostatecznie skazano na śmierć cywilną, pan, on był na mnie oburzony w najwyższym stopniu. Potępiał mnie i to tak absolutnie. Wie pan, odciął się od wszelkich ze mną jakichś tam kontaktów. Uważając, że to jakby jest uderzenie w niego, że to spowodowało, że tam resort cały stanął pod zarzutem jakichś tam dziwnych rzeczy. Tylko że on tu popełnił fatalny błąd. Fatalny błąd. On nie wiedział, co dzieje się w jego resorcie. Ja wiedziałem więcej niż on. On nie miał pojęcia, że już w tym resorcie jest ukształtowany spisek, którego celem podstawowym i zasadniczym jest obalenie Gomułki. No i co to za ludzie byli? To byli ludzie z, wie pan, jakby można ich określić, bardzo różni ludzie, ale dali się namówić na tą grę, ponieważ to wynikało z bardzo wielu zresztą tych. W tym resorcie także była świadomość zbliżającego się wybuchu społecznego. Nie pan. Ponieważ ludzie tego resortu za jedno z głównych, jeśli nie główne zadanie, uważali dostarczenie władzy informacji. Władza musi wiedzieć wszystko, co Kowalski w nocy śni, a nie tylko mówi. Wie pan. Temu służyła ta tajna policja. Ja już nie mówię o kontrwywiadzie, wywiadzie i tak dalej. I teraz oni przecież doskonale wiedzieli, bardziej niż ktokolwiek inny, bardziej niż te aparaty partyjne wiedzieli, bo agenturę mieli wszędzie i ściągali od niej te informacje i wiedzieli. Mieli ludzi wewnątrz poszczególnych środowisk i tak dalej. I wie pan, oni wiedzieli, że ta burza jest nie tego. I jak ja z niektórymi tymi ludźmi, których tam się przyjaźniłem, rozmawiałem, to myśmy mieli wspólne stanowisko, że właściwie wygrany marzec będzie wielką przegraną pomarcową. Że jeśli nie wyciągnięte zostaną wnioski z tego marca, te wnioski wynikające z tego masowego, wie pan, ruchu młodych ludzi, studentów, nie zagrożeniem Machnikiem, tam wie pani, tymi kasmanami, śmami, tymi, że oni tam przy tym żlobie się trzymają i tam. Ich można zmieść jednym ruchem. Ale tych studentów nie zagonicie, nie wytrzebicie im z mózgu, wie pan, tego, co oni już wiedzą, ich ocen tej rzeczywistości. I to nie tylko ci, którzy poszli na wiece, wie pan, ale także cała masa innych, 90% albo więcej młodych ludzi uważała, że oni mają rację.
tylko zaraz, kto to i o co im chodzi. I tu się zaczynało myślenie i wartościowanie. Czyli za tym, czyli za tym. Czy ten ma rację, czy Moczar, czy tam na przykład Kasman, czy tam Zambrowski. Zambrowski do biura. To wtedy wiadomo, że zaczyna, o nie, zaraz, kto to jest Zambrowski? A to jest ten Łajda, który i tak dalej. I tu się kończyło. Ale przecież pańska żona z pana powodu też była represjonowana. Może pan powiedzieć o kulisach? Oczywiście. Przecież była wielką artystką, prima baleriną Teatru Wielkiego. No przecież nie ma w tej dziedzinie chyba wyższego już wyróżnienia. Oczywiście moja żona ponosiła różnego rodzaju konsekwencje tego, że jest moją żoną. Ja nie chcę tu wszystkich opowiadać, bo może nawet by ją to niepotrzebnie zdenerwowało. Ale tak było. Tak było. Na przykład były odznaczenia i ordery. To oczywiście przechodziły przez organizację partyjną, nie? No musiał sekretarz. No to przecież nie może być, żeby tu tego gondarza, który tam partii bruździ, nie? Nie może być tego. Takich rzeczy było mnóstwo. I wtedy powstała taka sytuacja, że żona została wybrana na kierownika baletu. Zespół się zbuntował, zażądali usunięcia pani, która kierowała i kierowała bardzo źle, ale za to miała pełne poparcie ambasady radzieckiej, kwiaty zawsze do ambasadora. Wszyscy to wiedzieli. Miała poparcie paru panów gmachu w Białym Domu, czyli w Komitecie Centralnym. W ogóle takie miała towarzyskie układy, że nie było siły. Dyrektor się wydawało się, że nie. A dokładnie kiedy to było? Czas Solidarności. Czyli w okresie Solidarności panią demokratycznie wybrano na szefową baletu. Tak. No to ważne. Tak. Wybrano ją i to w dodatku, że ona była w domu, bo grypę miała. A tam się tego zespół już na fest zbuntował. Napisali list do Gierka jeszcze. To jeszcze przed Solidarnością chyba. To początki Solidarności. I to spadło na dół, tam poszło drogą partyjną i rzeczywiście z tą szefową baletu poszła na emeryturę. Nie, na zwolnienie lekarskie, dwa lata była. Nie ma znaczenia. Ona sobie zrobiła z tego zwolnienie lekarskie i cześć, ale przestała być kierownikiem i zespół zrobił swoje. Znaczy na żądanie zespołu usunięto tamto. Zespół zrobił zebranie, wszyscy ludzie, cztery kandydatury. Zdaje się, że coś koło 95% głosowało na tu obecną. I delegacja przyszła do żony, bo jej na zebraniu tam nie było, bo właśnie była grypa. Przyszła, żeby poinformować i prosić, żeby się wyraziła zgodę. Oczywiście żona na początku zrobiła ten ruch do przodu i ja mówię, nie możesz tak robić. Bo to nie może zawieść zaufania tych ludzi. To nie o to chodzi, że ty nie wiesz, będziesz ważną kierowniczką, to ty jesteś wielką artystką. To jest ważniejsze niż tam kierownictwo jakieś. Ale nie możesz ich zawieść, bo oni na ciebie stawiają, na ciebie liczą. Oni tym ludziom na czymś zależy. No i się oczywiście namówiłem ją, na to potem tego żałowałem. Bo minęło ileś tam czasu, przyszedł pan Satanowski. Tak, Satanowski. Na dyrektora. No i teraz się zdarzyła ta historia. Oczywiście natychmiast zmienił kierownika baletu. Miał w nosie, co tam se zespół myśli. On był generał. Pan generał Jaruzelski mianował go generałem wtedy. Był osobistym przyjacielem Rakowskiego. Osobistym przyjacielem. Na co się powoływał zresztą ciągle. To była prawda. Bez precedensu. Zresztą, że i na przykład ówczesny premier Rakowski interweniował prezesa Sądu Najwyższego w sprawie rozwodowej
Stanowskiego. Satanowskiego, przepraszam. Satanowskiego. Prezes Sądu Najwyższego mnie to pokazuje, jak pan zobaczy. To jest bez precedensu historia w współczesnej Europie. Że premier do prezesa Sądu Najwyższego pisał pismo z pieczątką, który jakby nakazuje mu załatwić sprawę w sądzie, spowodować załatwienie szybkie sprawy rozwodowej pana. Żona się nie zgadzała na rozwód. Satanowskiego. No i tenże pan żony się pozbył z kierownictwa tym baletem. Ja wówczas miałem ograniczone jednak w stosunku do niego możliwości, bo ja aż tak wysoko nie sięgałem. Ale oczywiście no, naturalne, że mnie szlak trafił, no bo ja rozumiem, że można mnie nie kochać, można mnie nie lubić, można mnie nawet nienawidzieć, można być moim wrogiem. Ale to działanie przez tego, że uderzę go w to czułe miejsce, żonę mu zniszczę. Jego nie mogę, nie, co mu mogę zrobić? To żonę. To po prostu mnie straszliwie ruszyło, że to po prostu już przekroczenie wszelkich granic. I zacząłem coś tam szukać jakiejś możliwości, jakiejś reakcji na to. I poprosiłem w końcu kogoś, kto powiedział, że to załatwi. Ktoś liczący się bardzo. I powiedział, że to jest niedopuszczalne i on to załatwi. Po czym odbył rozmowę z Satanowskim i przyszedł mi ją zrelacjonować, bo jestem bezradny, nic nie mogę zrobić. Ja mu zapytałem go, jak to się stało, jak mógł coś takiego zrobić. Zespół wybrał tego, artystkę taką, która ta. A on mi na to powiedział, bo byli na ty zresztą, z dawnych czasów jeszcze. A ty wiesz, czyja to jest żona? A on mówi, no wiem, gontarza. No właśnie, a kto to jest gontarz? Jak to on powiedział? Narodowy socjalista? Nie, jak to tam było? Nacjonalista? Tak, aha, tak. Socjaldemokratyczny nacjonalista. Coś takiego wymyślę, to trzeba już, kurczę, bardzo, bardzo intensywnie ruszać mózgiem. Okazało się, ja się dowiedziałem po raz pierwszy, że ja jestem socjaldemokrata, no bo nacjonalista to już latało, ale połączenie tych dwóch rzeczy wydawało mi się trochę karkołomne. I to była podstawa do tego, żeby żonę usunąć. Oczywiście musiała odejść w ogóle. Musiała odejść. Sytuacja, jaka powstała, po prostu złożyła. No, przy czym on mnie oszukał oczywiście, dlatego że w rozmowie powiedział, zwalniam panią z funkcji kierowniczej, ale powraca pani do swoich dawnych obowiązków artystycznych, czyli no po prostu solistki, jaką byłam. A to było oszustwo oczywiście, bo nie pozwolono mi wrócić do pracy. Także szczerze powiedziawszy, ja nigdy nie sądziłam, że przyjdzie mi się rozstać po tylu latach mojej pracy w teatrze, bo tu nie jest oczywiście miejsce na mój życiorys artystyczny, ale no jednak po przetańczeniu głównych ról w wielkim repertuarze klasycznym, światowym, po prawykonaniu Święta Wiosny Igora Strawińskiego, prawykonaniu w Polsce, gdzie fragment tego baletu, sławetny Dans Sacral, został sfilmowany przez Columbia Pictures, kiedy właśnie Warszawę odwiedził sam Igor Strawiński, pierwszy raz zresztą powracając do Rosji, po drodze wstępując właśnie do Warszawy po wyjeździe w czasie rewolucji. I zobaczono ten spektakl i dzięki temu ten właśnie mój fragment został sfilmowany i jest po dzisiejszy dzień w tym filmie biograficznym o Igorze Strawińskim. Zresztą poznałam wtedy kompozytora wraz z żoną, notabene też tancerką z Balletu Diagilewa. Także krótko mówiąc, po tym wszystkim ja się nie spodziewałam, że w Instytucie Kultury i Sztuki przez najwyższe S można się w taki sposób pożegnać z człowiekiem. Praktycznie mówiąc, nie pożegnać, bo po prostu wyszłam z teatru
I na tym się skończyło. Nie sądziłam, że tak się rozstanę z tym teatrem. Ale tak się rozstało też wiele ale innych. Ale tak się rozstało też tak, Benio-Łady się, kolegów. Tylko robotnicy przyszli z światła. Tylko robotnicy przyszli go, znaczy pożegnać. Tylko, że tu mówię, tu było inne jakby podłoże. W końcu ja nikomu już od wielu lat nie zagrażam. Ja kończę mój byt. Ja dobiegam kresu. Ja jestem po ciężkich operacjach, po których i tak żyję już jakby na kredyt. Kilka lat. Zresztą tu chciałbym, wie pan, powiedzieć, że nawet w tym świecie lekarskim, medycznym, który jest, no, bardzo krytycznie, jak oceniam stan polskiej medycyny, stan, poziom, morale lekarzy, ale ja miałem to szczęście, że trafiłem na człowieka, dzięki któremu żyję i mogę dzisiaj z panem rozmawiać. Taki docent Marek Kabat w Waninie, który poświęca do dzisiaj swój czas, swoją całą wiedzę, ogromną wiedzę, żeby utrzymać mnie przy życiu. I w tym miejscu chciałbym mu się głęboko pokłonić. Wcześniej czy później prawda naprawdę zwycięży. Nie dlatego, że to hasło tak pięknie brzmi, ale dlatego, że historia nas tego uczy. Ona w tej chwili jest chora. Polska historia, znaczy historycy polscy, środowisko to, które kształtuje w jakimś sensie historię, opisuje, ocenia, jest chore. Ale w przeciwieństwie do poszczególnych ludzi, naród nie ginie. Naród nie ginie. I ja nie wierzę w to, żeby Polacy jako naród umarli, przestali istnieć. Chociaż wiele się robi, aby to doprowadzić.